Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i dzisiaj porozmawiamy sobie znowu, niestety, o mojej sztuce, ale na szczęście nie tylko. Mam dzisiaj z sobą tutaj Justynę. Będziemy rozmawiać o cyklu prac pod tytułem Winogrona, który powstał pod wpływem inspiracji dzieła literackiego o znacznie wyższej wartości niż moje tam paskranie. Rzecz jasna, mówię o tekście literackim Justyny. To jest taki krótki tekst, który pochodzi w zasadzie z mojego szkicownika literackiego, więc forma jest taka mocno szkicowa, którą tę formę Michał tutaj, jak widać, dosyć mocno rozwinął. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo no, to jest taki króciutki tekstik literacki i w momencie, kiedy Michał zaczął malować te obrazy, ja zaczęłam dostrzegać rzeczy, które tam w głębi tego tekstu siedzą, więc to, które były tam od początku. I teraz zaczyna kiełkować we mnie nawet taka idea, żeby ten tekst trochę pociągnąć, rozwinąć. Ty mi czytałaś jakby wiele jakichś takich prostych, krótkich tekstów, to były jakieś notatki, jakiś stan w twoich emocjonalnych albo snów. Ona ma bardzo dziwne sny, naprawdę. I zwykle je pamięta, bo wiesz, oni tutaj widzą jakieś tam cycki na okrągłych płótnach i winogrona, albo nawet niektórzy widzą tylko piersi. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, niektórzy widzą tylko piersi. Opowiada ten tekst. Tekst, tak jak i cykl prac Michała, ma tytuł Winogrona. Przy czym ona jest wielką literą, bo jest to tekst o takim pewnym zamyśleniu, jakimś wrażeniu, którego doświadcza młoda dziewczyna, patrząc się na dojrzewające winogrona. Cycki. Więc jest to taki tekst. Przepraszam wszystkich. O dojrzewaniu po prostu, również cycków. Nie, no weź uspokój się, to dzieci tego będą oglądać. No ty zacząłeś. No też mają cycki. Nieważne, niektórzy mężczyźni też mają cycki. Żeby nie było tak, że ich dyskryminujemy mężczyzn. Nie dyskryminujemy mężczyzn. Nieważne, to się wytnie. Tak bardzo prosto. To jest o dziewczynie, która fantazjuje, że mogłaby być jak winogron. Że ona zamienia się w winogrono, w wyobraźni. Tak, bo to winogrono z kolei akumuluje. To jest taki symboliczny mocno tekst, bo właśnie ona, winogrona rosną w takich kłączach, prawda? One się tak wiją i są. No w kiściach, tak. To się kiść. Dobrze, kiść to jest to, a ja mówię o tym, co się wije. No dobrze. Więc to wszystko jest tak jakby no, razem i to wszystko stanowi jeden organizm. I myśl za tym stojąca była taka, że ta dziewczyna może czuła się trochę jakby samotna w swojej jednostkowości. To jest też trochę o strachu, o lęku przed dojrzewaniem, bo dojrzewanie wiąże się też z tym, że się staje jednostką. No tak. Tak jak pojedyncze winogrono. No ale ona marzyła o tym. Ona chciała stać się kiścią winogron. I akumulować w sobie tylko to, co dobre, czyli tak jak te winogrona akumulują światło, ciepło i zamieniają je w słodycz i w szum liści. Od dawna marzysz o tym, żeby być tym floromorfem? No dobrze, więc to jest tak. Trochę z akceptacją związane, trochę z dojrzewaniem, trochę z kobiecością, trochę z winem. Wino, dojrzewanie i kobiecość. Ja wiem, o czym myślisz. Dużo symboli tutaj jest w takich. Zawarte są myśli. Zawarte są jakieś tam myśli. Jakby to jest taka praca bardziej koncepcyjna i tutaj są bardziej zawarte myśli, ale to jest na przykład żywioł. Ta praca ma trochę takie wykończenie komiksowe. Wszędzie generalnie jest kobieta, jest winorośl i ten taki motyw kobiecości, winorośli i nawet
tutaj już będę opowiadał o samych pracach. Nawet forma taka, że to jest okrągłe, to właśnie do tego pojedynczego winogrona ma nawiązywać i dlatego to jest okrągłe tu. Te prace zostały wykonane w technice mieszanej z użyciem płatków z różnych metali. Generalnie za poważnie o tym mówię, ale mniejsza o to. Myślę, że są takim fajnym uzupełnieniem dla tego tekstu. Że tak powiem rozmiarowo, no to tekst to jest jedna strona A4, a tutaj przybrało no, taką formę. Tak, ale to wiesz, no. Czasem jedna fraza, jakiś tam jeden krótki cytat, który ma mniej niż pełne zdanie, jest tytułem obrazu, który jest ogromny, jest jakieś skojarzenie, jakiś taki tok myślowy do tego doklejony, który jest całkiem potężny, więc tutaj wiesz, no to nie to musi... To jest takie kłębowisko myśli, takie no, trochę ziarenka, takie zasiane. Ale to wcale nie musi być tak, że nagle wiesz, bierzemy i piszemy książkę, bo jest 12 obrazów, więc jakby... To jest tylko inspiracja i jeśli nawet traktujemy to w charakterze ilustracji, to myślę, że każdy z tych obrazów, one są takie bardzo eleganckie. No niektóre są bardziej grzeczne, inne bardziej wyzywające, tam bardzo różnie. Wyśniowe. Tak, też kolorystyka też jest taka jak winorośl, kiedy już dojrzewa. Nie? W każdym razie to wiesz, no jakby ten tekst należy zestawić każdorazowo z jedną taką pracą. To, że to jest cykl, to jest jakby z mojego punktu widzenia, jakby pana artysty, który malował to, Boże się Boże artysty. Nie bądź taki skromny. Dobra. To jest pojedyncze podejście do tematu, inne podejście do tego samego tematu. I tak dalej. To nie jest tak, że to jest jakaś kontynuacja. To po prostu chodzi o różne ujęcia tego samego i różne podejścia do tego samego, tak żeby też widz się pobawił tym ze mną i jakoś znalazł coś dla siebie. Bez świństw. To też dla mnie to jest wyzwanie, słuchając tego, jak mam coś namalować takiego, co jest no może trochę nostalgiczne, ale w gruncie rzeczy pogodne, nie? Dla mnie to jest trudna sprawa. Ja to tam zawsze jakieś potwory i tak dalej. Nie wiem, no, trochę tak, ale no. Także dziękuję Ci za tą szansę zilustrowania Twojego tekstu i myślę, że fajnie wyszło. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Te prace były eksponowane na dwóch edycjach Święta Saskiej Kępy, ponieważ rok temu zaskoczył mnie deszcz i myślę, że mało osób mogło podziwiać tę pracę, a myślę, że warto. Oraz na wystawie takiej kameralnej w winiarni Rendezvous na ulicy Nobla, prawda? No. Więc miejsce też było odpowiednie, winiarnia, wino, kobieta, wino, Francja, śpiew, cycków, nie, w sensie były. Polecam, jak ktoś szuka takiego wystroju bardziej dekoracyjnego, jeszcze z nutką jakiejś tam literatury i takiego fajnego feelingu, to jest seria obrazów, jedna z kilku zaledwie, które tak mniej straszy moich obrazów, prawda? No chyba, że cyckami, szkuję cyckiem. Co? No, nie, to się wydaje. To się wydaje.